Zaledwie 10 dni zostało przedsiębiorcom na realizację ważnego obowiązku wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 20 maja osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym ZUS-DERA lub ZUS-RCA za kwiecień 2024 roku. Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata, to płatnikowi będzie przysługiwał jej zwrot. Ale dostanie go, o ile spełni kolejne warunki. Nie może mieć żadnych zaległości wobec ZUS ani jakichkolwiek nienależnie pobranych świadczeń. Co istotne, by nie czekać na zwrot nadpłaty do aż końca bieżącego roku, po złożeniu rozliczenia należy zajrzeć na swój profil płatnika na platformie PUE ZUS. Tam w zakładce Dokumenty i wiadomości w sekcji Dokumenty robocze będzie można znaleźć wygenerowany przez ubezpieczyciela wniosek o zwrot tejże nadpłaty. Ta operacja pozwoli skrócić termin zwrotu z 31 grudnia do 1 sierpnia, czyli aż o 5 miesięcy. Jeśli z rozliczenia wyjdzie niedopłata, ZUS nie zamierza miesiącami oczekiwać na zapłatę. Oczekuje uregulowania zobowiązania do 20 maja. By ułatwić przedsiębiorcom obowiązek rozliczenia składki, ubezpieczyciel uruchomił już na swej stronie głównej specjalny kalkulator. Jak dodaje Katarzyna Krupicka, przedsiębiorcy chcący dokonać korekty wysokości składek za miniony rok mogą to uczynić w dwóch terminach. Chcący szybkiego zwrotu ewentualnej nadpłaty, korektę powinni przekazać najpóźniej do dnia złożenia wniosku o zwrot, a jeśli są gotowi czekać na pieniądze do końca roku kalendarzowego, to korektę można skierować do ZUS do dnia 1 lipca.